chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Amen. Pomódlmy się za wiernych zmarłych. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. A światłość wiekuista niech im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Amen. Dziękujemy ojcze Andrzeju, ale jeszcze się nie rozłączamy. Ojciec dotknął bardzo ważnej sprawy, tradycja. Tradycja, chociaż już zdaje się audiencja będzie zbliżała się do końca, bo przed Ojcem Świętym Benedyktem XVI stają już księża biskupi, ale słowo o tradycji, o którą tak pięknie także przypomniał papież Benedykt XVI. No więc Ojciec Święty oczywiście jest nośnikiem tradycji na mocy samego urzędu, ponieważ to, co otrzymujemy, to mamy gratis, za darmo przekazywać samą Ewangelię, doświadczenie osobiste Chrystusa, ale w tym wypadku on skupia w sobie, jak w jakimś krysztale, piękno diamentowe, wielopłaszczyznowe, wielosymfoniczne, tego wszystkiego, czym była wspólnota uczniów Jezusa na przełomie 2000 lat. I to wytworzyło tak wielkie bogactwo, że nie można tym żonglować, nie można, chociaż używamy tego pojęcia, barka Piotrowa, myśleć o niej jako o barce. Jest to już ogromny taki okręt, którym nie można manewrować w sposób bardzo nieprzemyślany, czy wprost hazardowy jakiś taki. Jest to pewien już ład daru, który nabrał swoich struktur i który jest ciągle w jakiś sposób żywy. Jedynie musi się przekuć w niektórych wyrażeniach na język bardziej współczesny, czego właśnie bardzo pięknym świadkiem był sam papież Benedykt. On to przecież całe to bogactwo naszej, teraz już trzeba użyć słowa też, doktryny, tego wszystkiego, co z objawienia stało się naszym sposobem myślenia, mówienia, tematyzowania całej naszej wiedzy o Bogu, o świecie, o Jego przyszłości. To wszystko on przekazywał w języku maksymalnie współcześnionym, z całą tą troską, żeby to jako dobra Ewangelia w swojej właśnie dobroci i w swoim zachwycie docierała do ludzkich serc dzisiaj bez konieczności nadmiernego aparatu naukowego, który byłby przecież konieczny, skądinąd bardzo potrzebny, ale nie w tym momencie, który by raczej zasłaniał niż pomagał spotkać się z żywym Chrystusem w swoim Kościele. A więc tradycja to de facto nie jest tylko kwestia dogmatów, to nie jest tylko kwestia takich czy innych instytucji, ale to przede wszystkim przekazywanie spotkania z Chrystusem z pokolenia na pokolenie, tak ażeby następowała taka właśnie konsekucja apostolika, takie przekazywanie charyzmatu Bożego, który daje spotkanie. On to zresztą podkreślał nieustannie. Tak, dziękujemy ojcze Andrzeju.